Jess? Tak? Co wy tu robicie? Miałam spotkać się z Jimmy, starym klientem. Ale Katrina chciała rewanż. Zadzwoniła do mnie laska z drugiej strony rzeczy. Łoka na bar. Need for Speed Payback jest to jeden z najlepszych NFS-ów jak do tej pory. Fabuła opowiada o trójce bohaterów, którzy to chcą się odegrać na wspólniczce linie Navarro. Aby się do niej dostać, muszą pokonać różne ekipy, które tutaj są zwane ligami. Jazdę swobodną mamy tylko w single player. Niestety tryb online jest skonstruowany lekko na wzór starego Need for Speed Most Wanted. W grze znajdziemy również wzmianki o Crossie z Need for Speed Most Wanted oraz o Ryanie Cooperze z Need for Speed Pro Street. Tuning. Tuning lekko nie odbiega od Need for Speed 2015, lecz mamy tutaj jeszcze większe pole do popisu, przy czym możemy zamontować sobie neony, klaksony, jak i kolor dymu spod opon. Dodatkowo oprócz zwykłego wyścigu mamy jeszcze takie zawody jak Drift. Drift jest bardzo prosty. W porównaniu do Need for Speed 2015 każdy tutaj bez żadnych problemów pobije każdy rekord na każdej trasie. Drag czy nawet ucieczka przed policją. Niestety, uciekać przed policją możemy tylko i wyłącznie w zawodach, jak dla mnie jest to duży minus. Policja w tym NFS-ie jest świetna, o niebo lepsza niż ta z Need for Speed 2015, która dogubiła nas dosłownie po paru sekundach pościgu. Ta natomiast nie daje nam spokoju. Co do mikrotransakcji, przez którą tak wszyscy narzekają, to moje zdanie jest takie. Jeżeli chcesz spędzić więcej czasu w grze i przy tym dobrze się bawić, nie wydawaj swoich pieniędzy na te mikrotransakcje. Natomiast jeżeli nie masz czasu i chęci na powtarzanie wyścigów w celach zarobkowych, które dają ci tutaj mega frajdę, to po prostu skorzystaj z tej mikrotransakcji i narzekaj sobie dalej. A więc co tu dużo mówić? Ten Need for Speed jest najlepszą odsłoną jak do tej pory. Daje tej grze mocne 8 na 10. A hejterom polecam, aby pograli sobie trochę w tego Need for Speeda, a nie tyle marudzili. Dzięki serdecznie i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!